tytuł Echa Wieczności, rozdział pierwszy, Świt Bohatera. W odległej krainie starożytnej Mezopotamii, gdzie rzeki Tygrys i Eufrat splatały się jak nici losu, narodziła się legenda. Była to epoka, w której bogowie i śmiertelnicy współistnieli, a świat kipiał nieposkromioną magią. Pośród tego mistycznego tła, półbóg o imieniu Gilgamesz pojawił się jako pierwszy bohater, którego przeznaczeniem było wyrycie jego imienia w annałach historii. Gilgamesz, ze swoją potężną posturą i niesforną grzywą złotych włosów, miał nienasycony głód przygód i wiedzy. Jego boska krew, odziedziczona po jego matce bogini, Nisun, zapewniła mu niezrównaną siłę i mądrość. Jednak jego serce tęskniło za celem większym niż on sam. Historia zaczyna się w mieście Uruk, kwitnącej metropolii, w której potężnym królem był Gilgamesz. Obywatele czcili go za odwagę i podziwiali jego dobroczynne rządy.